główki młodej kapusty zdejmujemy wierzchnie liście, przekrawamy na pół, pozbywamy się głąba. Następnie połówki kroimy na mniejsze części i za pomocą noża albo szatkownicy tniemy na cienkie paseczki. W garnku rozpuszczamy masło. Na rozgrzane masło wrzucamy pociachaną kapustę. Chwilkę przesmażamy. Dodajemy około 1/3 objętości lekkiego bulionu. Przykrywamy i dusimy około 15, maksymalnie 20 minut. Na rozgrzaną patelnię wrzucamy pocięty skwarki boczek i przysmażamy. Kroimy koperek. Przysmażone skwareczki dodajemy pod koniec duszenia do kapustki. Dorzucamy koperek. Doprawiamy cukrem, solą. Wszystko zakwaszamy cytryną. I tak kapustka jest już praktycznie gotowa. Jeżeli ktoś jeszcze lubi, to może ją zagęścić zasmażką z masła i mąki. My wolimy akurat taką bez. I będziemy mogli za chwilę podawać. I gotowe! Smacznego!